Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. E-usługi w podkarpackich urzędach. Pozwoli na załatwienie wielu spraw w urzędzie. Przede wszystkim jeśli chodzi o deklaracje na podatek, jeśli chodzi o deklaracje tak zwane śmieciowe. Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Rekrutacja na podkarpackie uczelnie. Pierwszy termin rekrutacji trwa do 11 lipca. Druga edycja projektu EkoSanok. Ma on na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności, ale też i ochrony środowiska w zakresie utrzymywania w odpowiedniej czystości terenów zielonych. Rozszerza się wachlarz e-usług, z których mogą korzystać mieszkańcy Krosna. Dzięki prowadzonemu przez samorządy projektowi e-usługi miast i gmin Podkarpacia nie trzeba już odwiedzać urzędu, by złożyć niektóre dokumenty. Na konferencji w Krośnie podsumowano projekt e-usługi dla miast i gmin podkarpackich. Powstały specjalne programy, które usprawniają komunikację między urzędami a mieszkańcami. Wiele spraw można teraz załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy komputer z dostępem do internetu. Z e-usług mogą korzystać mieszkańcy Krosna, Przemyśla, a także gmin Rymanów, Lubenia, Boguchwała i Frysztak. Mimo że jesteśmy gminą wiejską, to jednak część mieszkańców oczekuje załatwienia spraw drogą elektroniczną i często kierowali do nas pytania w tym temacie. Ten projekt realizujemy wspólnie między innymi z gminą i miastem Krosno. Pozwoli na załatwienie wielu spraw w urzędzie. Przede wszystkim jeśli chodzi o deklaracje na podatek, jeśli chodzi o deklaracje tak zwane śmieciowe. Mamy również uruchomioną platformę e-płatności, czyli będzie można dokonać płatności należnych gminie, jak również zorientować się, co się dzieje z tymi płatnościami. Projekt e-usługi nie zlikwiduje biurokracji polegającej na obiegu dokumentów, ale na pewno usprawni obsługę obywateli i obniży koszty korespondencji. Biura podawcze nie znikną, dlatego że proces przejścia z tej, można powiedzieć, wersji analogowej na cyfrową zależy od mieszkańców. Myślę, że dla części mieszkańców nadal najistotniejszym i takim pierwszym źródłem i kontaktem to będzie tradycyjny kontakt, a więc w formie biura podawczego. Natomiast jest to alternatywa dla wszystkich tych, którzy są bardziej mobilni, dzisiaj potrzebują dostępu do załatwienia wielu spraw w urzędzie drogą elektroniczną. Również tych, którzy pracują nie tylko w naszym mieście, tych, którzy mogą to zrobić ze swojego miejsca pracy czy z firmy. Nawet za granicą. Nawet za granicą, no, z każdego miejsca na świecie. Samorządy dzięki platformie ePUAP umożliwiają mieszkańcom potwierdzenie tak zwanego profilu zaufanego, czyli podpisu elektronicznego. Czyli nie trzeba jechać do urzędu skarbowego, nie trzeba jechać do urzędu wojewódzkiego. Wystarczy pojawić się w urzędzie miejskim czy w urzędzie gminy i potwierdzić swoją autentyczność, że jest to profil przypisany do tej osoby. Od tego momentu już można się kontaktować z urzędem w formie elektronicznej. Jeżeli sobie mieszkaniec tak zażyczy, to również odpowiedź dostaje w formie elektronicznej. Natomiast ustawodawca przewidział taką możliwość, że ktoś może chcieć wysłać wniosek w formie elektronicznej, ale otrzymać odpowiedź w formie papierowej. Również taka możliwość istnieje. Wartość projektu e-usługi dla miast i gmin podkarpackich to ponad 3 miliony złotych. Uczelnie z regionu przygotowały się na lata niżu demograficznego, dostosowują swoją ofertę do rynku pracy i otwierają nowe kierunki. Na przyszłych studentów czeka m.in. Sanocka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku oferuje 10 kierunków i 17 specjalności. Są prowadzone w ramach 4 instytutów. W Instytucie Technicznym, w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej, w Instytucie Medycznym i w Instytucie Społeczno-Artystycznym. I tutaj pierwszy termin rekrutacji trwa do 11 lipca. Natomiast drugi termin również przewidujemy i ten termin upływa w dniu 19 września. Jak co roku otwierane są nowe kierunki na sanockiej uczelni? W tym roku mamy dwie nowości, to są specjalności na kierunkach ekonomia, gdzie rusza ekonomika handlu i sprzedaży, i na kierunku nowe media ze specjalnością nową fotografia i film.
Uczelnia oferuje różnego rodzaju stypendia, na przykład socjalne dla studentów niepełnosprawnych, czy też rektora za wyniki w nauce. Fakt, że jesteśmy w stanie indywidualnie podchodzić do studenta, również jest tym elementem znaczącym. Ponadto student ma możliwość, tak jak zresztą na każdej innej uczelni, studiowania na więcej aniżeli na jednym kierunku, na dwóch kierunkach. To jest również czynnik, który może przyciągać do nas studentów. 1 października przy PWSZ zostanie otwarte Centrum Sportowo-Dydaktyczne. W kompleksie powstanie m.in. pełnowymiarowa hala sportowa z widownią, aula oraz pomieszczenia dydaktyczne. Miesięcznik Perspektywy opublikował ranking polskich uczelni. Wśród 20 sklasyfikowanych politechnik rzeszowska jest na 13 miejscu. W gronie 25 uniwersytetów rzeszowski jest na 15. Obie uczelnie poprawiły wynik z ubiegłego roku. Uniwersytet o 1, a Politechnika o 2 pozycje. W gronie państwowych wyższych szkół zawodowych najlepiej wypadła uczelnia z Krosna, jest na 7 miejscu w kraju. Spadek z pierwszej dziesiątki zanotowała najwyżej oceniana podkarpacka uczelnia niepubliczna Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. W zestawieniu znalazła się na 13 miejscu. Rok temu była na 9. W zestawieniu brano pod uwagę efektywność i potencjał naukowy, prestiż, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie uczelni i innowacyjność. Mieszkańcy Rzeszowa mogą głosować na 58 projektów zgłoszonych przez nich do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 7,5 miliona złotych. Rzeszowianie wybierają spośród projektów podzielonych na 3 grupy – inwestycje ogólnomiejskie, osiedlowe i społeczno-kulturalne. Wśród zadań miejskich dominują wnioski dotyczące np. remontu chodników, boisk szkolnych, nawierzchni dróg czy przebudowy parkingów. W kategorii obejmującej zadania osiedlowe przeważają propozycje budowy placów zabaw i parków. Jest też propozycja organizacji Rzeszowskiego Festiwalu Tańca czy Festiwalu Motoryzacyjnego. Głosowanie na projekty potrwa do końca czerwca. Szczegóły na stronie rbo-rzeszow.pl. W Bóbrce odbył się Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Rozmawiano m.in. o technologiach innowacyjnych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Podkreślano, jak ważni są w tej dziedzinie fachowcy. Odchodzą ludzie, nikną mistrzowie, często nie wykształciwszy następców. Wiertników, eksploatatorów, geofizyków czy rafinerów nie da się wykształcić z dnia na dzień. Jeśli znika fachowiec, a nie ma następcy, to tworzy się pewna luka pokoleniowa. W Polsce kształcą się bardzo dobrzy specjaliści i potrzeba dla nich miejsc pracy w przemyśle naftowym i gazowniczym. Niestety większość z nich szuka zatrudnienia za granicą. Polityka firm związanych z tą branżą jest w tej chwili taka, żeby nie przyjmować, a ograniczać miejsca pracy. A równocześnie na tym kongresie omawialiśmy możliwości wprowadzenia innowacji w szeroko pojętym przemyśle naftowym, które by pobudzały rynek, a tym samym tworzyły nowe miejsce pracy. Bowiem technologie innowacyjne mogłyby doprowadzić po pierwsze do zwiększenia wydobycia złóż węglowodorów w Polsce, a jakby zwiększyło się wydobycie, to i automatycznie zwiększyłyby się miejsca pracy. Polski Kongres Naftowców i Gazowników odbył się po raz 10. Osoby niedowidzące mogą teraz sprawniej poruszać się komunikacją miejską po Rzeszowie. Otrzymają od samorządu stolicy Podkarpacia 50 specjalnych pilotów. 50 pilotów, które będą służyć osobom niepełnosprawnym do tego, aby się lepiej poruszać na mieście. Dziękuję bardzo. Myślę, że to spełni swoją rolę i nasi członkowie i ludzie niedowidzący będą z tego bardzo zadowoleni. Pilot ma ułatwić niewidomym korzystanie z miejskich autobusów. Będzie nim uruchamiany działający na niektórych przystankach i w autobusach specjalny program głośnomówiący, który poinformuje, jaki autobus przyjedzie za chwilę na przystanek. Ten komunikat można wyzwolić zarówno z przycisku przy tablicy, jak i z takiego pilota. I wówczas system głośnomówiący poinformuje o odjazdach. Również autobus, jeżeli podjedzie na przystanek, naciskając przycisk z pilota, można się upewnić, jaka to jest linia. I jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Moim zdaniem, jeżeli się uda chociaż jedną osobę
wyciągnąć z domu, żeby mogła funkcjonować, że tak powiem, w społeczeństwie w miarę normalnie, to będzie nasz ogromny sukces. Piloty w tej chwili są rozdawane za darmo. Powstała specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Wydziału Zdrowia, Stowarzyszenia Osób Niedowidzących, jak również z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo te piloty powinny być dla osób, które są bez przewodnika, bo osoba niedowidząca albo niewidząca z przewodnikiem to pilota nie potrzebuje. Natomiast część osób nie posiada przewodnika, to dla nich będą bezpłatnie i komisja będzie regulaminowa, która powstała właśnie złożona z tych osób, te piloty przydzielać. Dodatkowo na każdym słupie z ekranem informującym o odjazdach autobusów są specjalne przyciski podpisane alfabetem Braille'a, które uruchamiają system głośnomówiący. Rusza druga edycja projektu EkoSanok. Tym razem poświęcona będzie bioróżnorodności ekologicznej. Będziemy edukować mieszkańców w zakresie ochrony przyrody, flory, fauny, Sanoka, wszystkich obszarów objętych ochroną sieci przyrody Natura 2000. Projekt skierowany jest głównie do uczniów sanockich szkół. Chodzi o to, by od najmłodszych lat kształcić ekologiczne nawyki. Jest to taka naturalna kontynuacja poprzedniego projektu. W tej chwili projekt jest bardziej skoncentrowany na Naturze 2000, na uświadomieniu dzieciom i nauczycielom i społeczeństwu, co w ogóle znaczy Natura 2000. Przekonanie też, że Natura 2000 nie jest problemem, tylko jest czymś taką wartością jakby dodaną do naszego tutaj terenu. I ponieważ też w tym projekcie idą nie tylko same słowa, ale idą też pieniądze, co jest najważniejsze, więc będzie łatwiej realizować różnego rodzaju działania z młodzieżą. Na konferencji w Urzędzie Miasta omówione zostały działania, które będą się odbywać w ramach projektu EkoSanok. Ma on na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności, ale też i ochrony środowiska w zakresie utrzymywania w odpowiedniej czystości terenów zielonych. Projekt będzie trwał do końca kwietnia przyszłego roku. Jego wartość to ponad 820 tysięcy złotych. Dofinansowanie wynosi 85%. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.